Hej, cześć, tu Mr. Knight, a my udajemy się dzisiaj w God of War na PlayStation 5. Znaczy gra 4, gramy na PlayStation 5. Udajemy się dzisiaj do Rady Valkyrie, a to jest kolejny odcinek z naszej serii. I nie do końca wiem, czego my tu mamy szukać. No to tak? Tak. Ano chłopcze, miejsce obrad Valkyrie. Walkirie pochodzą z Walhali, zgadza się? Widzę, że ktoś tu się przykłada. Tak. Zgadza się. Z Walhali. Wielka sala Einherjerów. To ich dom w Asgardzie. Ale kiedy tam są, znajdują się pod czujnym okiem samego Wszechojca. A stosunki między Walkiriami a Odynem były napięte, gdy służyłem mu za doradcę. Czemu? Cóż, to jeszcze dłuższa historia, chłopcze. Lepiej poszukajmy jakichś wskazówek. Umieść 8 hełmów, 8 Walkirii. Umieścimy jeden. I pójdziemy po kolejne, bez mojego gadania. Kto to jest? To nikt inny jak Geir Drifur, zbrojmistrzyni Walhalli. Odpowiadała za... Geir Drifur. Zbrojenie i szkolenie Einherjerów. Czego? Armii Odyna na Ragnarok. To przecież dla nich istnieje Walhalla. Einherjerzy czekają w jadalni, bez przerwy ucztując, chlejąc i pier... cudzą orząc ile będzie. Gdy nastaje Ragnarok, Odyn wzywa ich do służby i walki w swym imieniu. Geir Drifur miała przy nich ręce pełne roboty. Dobra, kolejna. Połóżmy jeszcze ten drugi hełm. Tak się... Eir. Składa, że Eir była dość dziwna. Bardzo cicha i spokojna. Gdy jej siostrom gotowała się krew, ona była niczym senny ocean. Zasklepiała rany śmiertelnikom i bogom. A nawet pewnemu arcymędrcowi, który przedobrzył z gorzałką i spadł z góry. Ech, nie jestem z tego dumny. Ciekawa historia, dobra, gdzie mogą być następne Walkirie? To jest pożeracz dusz. Musimy wrócić do lasu, skraj dzikiego lasu.
Ciekawe, kto to zapisał. Dobra, słuchajcie, lecimy do tego całego Jotunheimu, jak nas ta misja główna prowadzi. Zobaczcie sobie. Możemy korzystać tylko na tej podróży teraz. Jotunheim w zasięgu ręki. Zaczynamy misję, bo już zauważyłem, że nie możemy udać się na inne planety przez to. Na inne światy. Musimy zacząć misję. Dopóki nie zaczniemy tej misji, nie jesteśmy w stanie w ogóle nic zrobić tej. Myślałem, że tu była Walkiria, a tu nie było Walkirii wcale. Dwie pokonane, innej nie znalazłem. Nie wiem dlaczego. Dlaczego? Lecimy do Jotunheimu. Uda się tak łatwo? Zakończyć grę? Chwila, poczekajcie. Nic z tego nie będzie. Co? Czemu? Na kryształu podróży. Do rozszczepiania energii Tyr używał swoich własnych oczu. Dla ostatecznej ochrony. Ty też masz takie oczy. Nie oczy, tylko oko. Jedno. Odyn wyłupił mi to drugie właśnie po to, żebym nie mógł się przenosić. Przykro mi. Myślałem, że się uda. Co Odyn zrobił z twoim drugim okiem? Pewnie je schował w jednej ze swoich 100 kryjówek. Tak daleko zaszliśmy. Musimy coś wymyślić. Dobra, mam pewien pomysł. Wiele razy widziałem, jak Sindri, a czasem Brok, czaili się w pobliżu tamtej góry, kiedy Odyn wpadał z wizytą. Może oni coś wiedzą? Brok i Sindri! Porozmawiaj z Brokiem i Sindrim. Dobra, ale jak się nie udało, to czy jesteśmy teraz w stanie się przenieść do Muspelheimu? Tak, lecimy tam. Ta część mi się nie nagrała, ale w skrócie. Poszliśmy do braci Singri i okazało się, że oko musimy znaleźć wy. I oglądajcie dalej. Wiecie? Mniej więcej w tym samym czasie Odyn zgłosił się do mnie, żebym mu zbudował posąg z jakąś ukrytą komorą. Ale po pierwsze to nie była broń, a po drugie wiadomo, że nie ma gorszych kutasów od asów. No i też mu odmówiłem. Ale wiem, że i tak ktoś mu to wybudował. Co to za posąg? Ten, na którym Thor wygląda, jakby chciał się zeszczać do jeziora. Ten, który pożarł gad. W tym posągu... Jak niby mamy przeszukać bebechy węża? Co za debil. Patrzcie, on żyga. Co wąż świata będzie miał do powiedzenia. Cóż, panowie, nie wiem, co nas czeka, ale teraz jest odpowiedni moment na poważne przygotowanie. Jeśli musicie coś zrobić, to teraz. Dobra, co zepsuliście? Okej, okay, czyli musimy iść do węża świata, do brzucha, niedługo tam pójdziemy. Oh my god!
Tak, zgadza się. Jesteś wolna. Zniszczyłeś moją materialną postać. Mogę jedynie ci podziękować. To chyba wystarczy. Wdzięcznością nie zapłacisz za naostrzenie broni. Valhalla czeka. Żegnajcie. Chociaż, jeśli naprawdę chcą umrzeć, mogłyby nam to ułatwić. Nie jestem pewny, czy mają jakiś wybór, chłopcze. Ale jak to? Ktokolwiek je odmienił, szalał z wściekłości. Skąd wiesz? Widzę. Dobra, skoro pokonaliśmy już te Walkirie, tak? Jednym z gorszych, tych trudniejszych w całej grze. Zobaczmy, co możemy sobie tutaj położyć. Zamiast tej odporności na ogień. Dobra, niech będzie to. Otwórzmy skrzynię i wróćmy do Węża Świata. Ornament ognia. O, jeszcze tu mamy skrzynię. Głos nas podziwia. Dla każdego, kto pokonał Walkirię, otwiera nowy poziom wyzwań. Wróciły chyba wszystkie miecze. Nowy poziom wyzwań? Teraz pyta, czy sprostamy największemu wyzwaniu. Pokaż, na co cię stać. Ogarnijmy to. Znaczy, talizmat na tym jest ci odnawiany. Wróć do miecza na ranie, kiedy skończysz. Ładne to było. Zaiste śmieszne te próby.
fajna rozgrzewka. To nie jest odpowiednia pora. No wiem. Dobra, ale przynajmniej pokazałem, że potrzebujemy kluczy, a poziomy wyzwań wróciły. Musimy się udać na dół. Żeby wrócić do Midgardu w celu splądrowania środka węża świata. Nawet mgła w tym drzewie wygląda tak inaczej niż w Midgardzie. Będzie szybciej. Dobra, chodź. Bifrost i lecimy. Dostępny. A, dobra. Lecimy do nas. Już? Tak szybko? Pogadamy sobie z wężem świata, no co innego mamy do roboty. Znowu zmierzamy do roku. Tak, wiem, że zmierzamy do rogu. A wąż świata sobie śpi. O, nie lubię jego języka. Ale skoro trzeba... Ciekawe, czy się obudzi. Witaj, wężu świata. Ale się na nas patrzysz dziwnie. Straciliśmy posąg. Wąż twierdzi, że wciąż ma go w żołądku i pozwala wam wpłynąć przez swoje gardło i go poszukać. Poważnie? Żeby nie było. Też nie jest tym zachwycony. Dzięki, wężu świat. No moje możesz se tak leżeć otwartą gębą. Mi to nie przeszkadza. Czyli naprawdę to zrobimy? Damy się połknąć wężowi? Nie musisz z nami iść. Nie mogę tego przegapić. Atreus by tu został? Nie wiem, czy Kratos by mu pozwolił. Pewnie by zostawił go z braćmi. Musimy wpłynąć we węża. Jesteś pewny, że to dobry pomysł? Nie. Ale nie mamy innego wyboru. Jeżeli chcecie dla matki wszystko poświęcić. Ale to coś nowego. Tak, też wężu. A ty, ojcze? Zdarzało się, ale nigdy dobrowolnie. Taka odpowiedź zupełnie nie powinna nam mówić. Pewnie mu z japy śmierdzi. A jak wypłyniemy? No to jazda. O nie. Thank you.
co teraz? Brzuch bestii. Możemy tylko płynąć do przodu. Śmieszne, miałem sny o byciu pożartym. Nie powinieneś się bać. Nie boję się. Przypomniałem sobie tylko, co kiedyś czułem, jak byłem dzieckiem. Nadal jesteś dzieckiem. Znajdźmy ten posąg. Jest jakakolwiek szansa na znalezienie tego posągu? Bo ja wątpię. Nie śmierdzi aż tak, jakbym się spodziewał. Jak fermentujące piwo wrzosowe. Nawet mi się podoba. Dziwny jesteś. O, wężyk połknął coś. A, ta woda strasznie pali. To tylko woda, prawda? Tak, w większości. Może tu przybijemy. I soki trawienne, węże świata i tak dalej. Na mapie jesteśmy... Tutaj? Wężem świata jesteśmy tu. Jakim cudem w tym wężu utworzyły się skały? Widzę. Dziwne uczucie. Być w czyimś brzuchu. Chłopcze. Jak ten wąż w ogóle to trawi? On w ogóle to trawi? Przecież to idzie... Jestem w stanie go zranić od środka? Nie, aby się nie wkurzał na mnie na to uderzenie. Dobra, nie widziałem tego. No ale dziwnie. Gdyby dystans był mniejszy. No i że serio? To co mam zrobić, jak to się ma nie udać? Tam coś jest. A tu! Teraz się uda.
Łatwiznie. Wiesz, gdzie Odyn ukrył twoje oko? Skąd? Pamiętaj, że nie mogę już przez nie patrzeć. A czemu nie możesz? Myślałem, że to działa. Będzie działać, bo to nie są zwykłe oczy. Tylko specjalne. Ale się fajnie świeci. Tak, to oko. Może powinieneś je schować w mojej głowie. Przechowam. Ostrożnie, proszę. Ała. To dziękuję, było bolesne. Tak tęskniłem za widzeniem głębi. O. Nie mogę przecież tego odpuścić, bo więcej tej skrzyni byśmy nie spotkali. Symbol przetrwania. Nie, to, czyli nic ważnego nie straciliśmy, tak? A dalej w brzuch byśmy nie poszli, choć pewnie byśmy znaleźli wiele ciekawych skarbów. Niedługo będzie gotów War Ragnarok. Mamy październik. Połowę października już, a w listopadzie jest gotów War Ragnarok. 2022, pamiętajcie. Będzie działał. W takim razie mamy już wszystko. W końcu idziemy do Jotunheimu. Nic nas już nie powstrzyma. Dobrze, słyszałeś kiedyś wyrażenie nie kuś losu? Los to kolejne kłamstwo bogów. Kłamstwo bogów, no tak. Naprawdę wdałeś się w ojca. Kłamstwo bogów. Lepiej nie kusić losu, ma rację. Zgadzam się z Mimirem. To jak się stąd wydostaniemy? Damy znak. Trzyma się! Auć. Wąż z kimś walczy? No, to było nieco przerażające. Może wzburzyliśmy wnętrzności Jormunganda? Nie. Aby nie. Coś jest nie tak. A-o. Z kimś walczy. Dobrze, że to koniec. Ktoś go atakuje? Co się dzieje? Pośpieszmy się. W pełni popieram, bracie. Musimy wejść z tego. Dużo ucha za nim. Postaraj się nie przewrócić. Łódź się rusza! Zatrzymam się! O nie, co się dzieje? Katstanka się włączyła? Czy co? Wytyfy. O matko. Auć. Kto obalił węże świata? Chłopcze? Chłopcze! To nie było możliwe. Powoli się do tego przyzwyczajam. Co mu się stało? My to zrobiliśmy? Nie. Ktoś inny. Ale kto był w stanie... Martwy gigant. Czemu wąż wybrał to miejsce? Spójrz! Co tu się dzieje? Freja? Freja. Wciąż jej ufamy. Tak? Póki nie mamy pewności, nie podchodź. Wąż świata. Co tu się stało? Ty nam powiedz. Jesteś daleko od domu. Szukam mojego syna. Wy dwaj pomogliście mi przejrzeć na oczy. Czyli nie wiesz, gdzie on jest? Nie, ale lasy i pola szepczą jego imię. Wiem, że znalazł się w Midgardzie. Kiedy go widziałaś? Dawno temu. Jeszcze zanim się narodziłeś. Czemu trzymasz się z dala ode mnie? Co się dzieje? Dowiedzieliśmy się czegoś. Co się zmieniło? Tam!
O ty chuju. Kąpiel co urządziłeś? Miałem przeczucie, że się stanie wielkiego węża. Wpadniecie prosto w moje ręce. Czy wy macie pojęcie, jakiekolwiek pojęcie, ile mnie kosztowaliście? Siema, ale muszę się ciebie zabić. Matko. Jestem tu. Nie uciekaj. Aha. A nigdzie się nie wybieram, matko. Wiem, że wciąż się gniewasz. Wiem, że nie zmienię tego, jak się czujesz, ale chcę... Jak się czuję? Jak się czuję? Przez ostatnie 100 lat nieustannie myślałem o tej chwili. Powtarzałem sobie wszystko, co chciałem ci powiedzieć. Każde słowo, żebyś w końcu zrozumiała, czego tak naprawdę mnie pozbawiłaś. Ale teraz... Zdałem sobie sprawę. Nie zależy mi, żebyś cokolwiek zrozumiała, bo w ogóle nie zależy mi na tobie. Stój, Kratosie, to sprawa między... To czego pożądasz? Zemsta nie przyniesie ci spokoju. Nie przyniesie. Też bym wolał uniknąć walki. Zajmę się za chwilę. Najpierw. Zostaw matkę w spokoju. Wciąż ci mało. A gdzie Freya? A, bo ty nie czujesz bólu. Ty, bo on już tak mocno berwał? Ustawienia, rozgrywka. O. Wyważona rozgrywka, to teraz możemy. Zapomniałem, że nie zmieniłem tego ustawienia. No. Widzicie, od razu lepiej. Cześć, kochasiu. A, już odzyskałeś tyle życia? Dosyć, ostrze chaosu. Nie pomijam tego, nie, o co chodzi? Chłopcze, lepiej się odwróć. Nie chcesz tego oglądać. Nie dam ci go skrzywdzić. Nie, chłopcze. Dobrze. Uciekaj, chłopcze. Nie, Atreusie. Krwawisz. Oddychaj. To nie moja krew. A czyja? Jego? Jakim cudem? Co? Czyżby Atreus zdjął z niego klątwę? Czuję to! Atreus jest Loki. Nagle
tak. Możemy go zranić? Gigant. Gigantyczny ten gigant. Nie. Słyszysz wycie wiatru? Przemieszczamy się. Ta strzała! Baldur trafił w jemiołę? Na pasie kołczan. Ta jemioła mu zaszkodziła. Według Frey jest zła. Stało się coś więcej. Urok został zdjęty. Można go zabić. Bez dwóch zdań. Pamięć wraca. Najwyższa pora. I miała. Ładna sanka, podoba mi się. Jest taka klimatyczna. I gdzie jesteśmy? Nie wtrącaj się! Przemówię mu do rozsądku! Nie, kobieto! Nic nie wskórasz! On chce cię zabić! Nie zdołacie mnie powstrzymać! Nikt nie zdoła! Gdzie on jest? Nie wiem. Szafki mi pomagają. Ochronię go! Nie pozwolę mu zginąć! Bo się rozpłacz. Już niebawem to wszystko się skończy! Tam! Czujesz ból, tak? Dobrze. W końcu się na tobie zemszczę. Czuję! Czuję! Zimno! Zostaw mojego syna! Zostawiaj twojego synka. Mój synek za dużo razy już przegiął. Pała. Nie macie z nami szans. Finalny boss, tak? Nie przeszkadzaj nam, babo. To się na nic da. Ale ostrze chaosu już się przydadzą. Pomalutku. Zapomniałem. Zapomniałem, że my też mamy życie tej. Dajesz, dajesz! Czuję!
Jesteś słaba, matko! Zaraz cię dopadnę! Matko! I bum! I boom, cyk, cyk. Mamy go, prawie. Dajesz, Kratos, dajesz. Chłopcze! Kryształ! Boom! Au! Au! Atreusie! Atreusie! Tu na górze! Wszystko gra! Siedź tam, chłopcze. Będziesz bezpieczniejszy. Nie jest przewybornie! Nigdy nie czułem się tak dobrze! Oj, serio? Teraz tylko topór nam pomoże. Zmrozimy cię. Jeszcze nie przestawaj! Ej, psychopata. Trzymaj się, bracie! Mamy problem. Przyniesie mi teraz niesamowitą satysfakcję. Jeszcze! Jeszcze! Jeszcze nie przestawaj! Mamy cię, chłop. Nie chłop, czy ty jest bardzo duży. O nie. Matko! Nie, gdzie idziesz? Idziemy za nim. Atreusze!
Chodź ty, chłopcze. Przecież nie musisz tego robić. Tam! Zatrzymaj go! Chłopiec zawsze go rani. Dlaczego? Proszę! Dość już się nacierpieliśmy! Zamilcz wreszcie! Nie! Uh-oh. O nie, dawaj go. Zabij go, Kratos, dosyć. Dawaj, Atreus, strzel. Tak. Dobijmy go. Jeszcze żyjesz? Dawaj. Zdechniecie, chcę wam podziękować. Obu dokonaliście czegoś, do czego nawet wszechojciec nie był zdolny. Nigdy nie czułem się tak dobrze. Bo czujesz ból? Ironia losu, co? Szał spartański. Co? Kiedy wy w końcu zdechniecie? Kiedy ty zdechniesz? Mój synek nie ma z nami szans. Dosyć. Ja bym chciał cię wysłuchać, ale Kratos i on nie chcą. Bo jesteś głupia. Coś w tym stylu? Nie wiem. Dobra, au! Icek. Tak, synek, dawaj. Dawaj go, synek. Powstrzymamy go. O-o. I ci dam Kryosa, ty. Pota. Coś ty wypowiedział? Świetnie, chłopcze! Wąż świata, dziękujemy ci. Widzieliście jego oczy? Chłopiec jest Lokim, on, kurde, jest Lokim. Największe cud w tej grze. Nie, ja bym go oszczędził. Nie musimy cię zabijać.
Przestań! Proszę! Mandeo! Wystarczy. Nie będziesz nas więcej nękał. I jej też nie tkniesz. Nie potrzebuję obrońców! Nie zabijaj go, Kratosie. Niech żyje dalej. Nie możesz taki być. Nie jesteś potworem. O, co? Ty silniejszy od ciebie. Prawda, matko? Nieważne, co zrobię. Czy powiem... Nigdy nie przestaniesz się wtrącać w moje życie! Ja chciałam cię tylko chronić! Chciałam... Popełniałam błędy. Wiem to. Ale jesteś już wolny. Masz to, czego chciałeś. Spróbuj mi wybaczyć. Możemy zacząć od nowa. Nie. Nie? Nie możemy. Nie znajdziesz u mnie wybaczenia. Ale zapłacisz za całe życie, które mi odebrałaś. Ja już zapłaciłam. Zapłaciłam! Ale jeśli nic innego nie pomoże, to... Jeśli moja śmierć jest w stanie coś zmienić, nie będę się bronić. Zabij ją, zabij. Dasz radę. Wiem o tym. To są sprawy rodzinne, Kratosie. Nie wtrącaj się w nie swoje sprawy. Co? Nie, ojcze! Kocham cię. Kocham. Kratos, nie możesz się wtrącić. No! Nie miałem nawet wyboru. Dobrze, że nie żyjesz. Ale Freja na nas się zemści. W Ragnaroku. O nie. Teraz będzie... Sprowadzę na ciebie cierpienie, jakiego nawet nie umiesz sobie wyobrazić. Wojn świata musi cię pożreć. Twoje zwłoki po ziemi wszystkich 9 światów, a twoją duszę rzucę na pożarcie bestią w hel, przysięgam ci to! Ocalił ci życie! Wszystko mi odebrał, wszystko! Wszystko! Może tak miało być? Jesteś zwierzęciem! Niesiesz tylko gniew i okrucieństwo, nigdy się nie zmienisz. Niczego o mnie nie wiesz. Wiem już za dużo. A on? Chłopcze, posłuchaj mnie. Pochodzę z krainy zwanej Spartą. Zawarłem z pewnym bogiem pakt za cenę duszy. Zabiłem wielu niegodziwców. I wielu niewinnych.
swego ojca. To jego zobaczyłeś w Hel. Tak wygląda bycie Bogiem? Tak się to zawsze kończy? Synowie zabijają matki i ojców? Nie. Każdy Bóg sam wybiera swą ścieżkę. Nieważne, co czynili inni. Moja przeszłość to nie twoje brzemię. Będziemy lepsi. Żegnaj, Freja. Ale się chyba jeszcze spotkamy. Teraz my jesteśmy ci źli. W jej oczach tak, ale ktoś musiał to zakończyć. Musimy ruszać dalej, póki wciąż mam siłę. Freja znikła, a my będziemy kontynuować w następnym odcinku z naszej serii. Jotunheim w zasięgu ręki. Wiem, że należało ją ocalić, ale wydawała się podła. To nie tak. Zabiliście jej syna, chłopcze. Syna! Śmierć dziecka nie jest czymś, z czym można się tak łatwo pogodzić. Legion. Ale on chciał ją zabić. Wolałaby zginąć, żeby on mógł żyć. Tylko rodzic może to zrozumieć. Więc dałbyś mi się zabić? Jeśli to by cię ocaliło. Tak. Słuchaj, to nie był łatwy wybór. Dla nikogo, bracie. Ale chyba się zgodzicie, że postąpiliście właściwie. Świat jest znacznie lepszy, gdy Freja żyje. Po prostu dajcie jej trochę czasu. Zrozumie to. Chodźmy do świątyni Tyra. Ostatni raz. Ano, Jotunheim czeka. Do usłyszenia w następnym odcinku, już ostatnim z serii God of War. Papa. Jotunheimu zdobędzie lek. Wierutne kłamstwo. Dlaczego je miała zdjęła urok? Magia Vanów jest potężna, lecz rządzące nią reguły są mgliste. Dla wiedźm na pewno są jasne. O, to naprawdę tragiczna historia. Baldur był największym darem, jaki Odyn dał Freji. Jedyną dobrą pamiątką ich małżeństwa. Chciała mu tylko oszczędzić cierpienia i uchronić się przed stratą. Ale z takich pobudek nawet dobrzy rodzice podejmują bardzo niemądre decyzje.